Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie na kanale See My Soul w roku 2022. Ten filmik wstaję z opóźnieniem, bo za późno ogarnęłam, że nadchodzi nowy rok i trzeba już się za to zabrać, więc dzisiaj pokażę Wam, jak przygotowuję swój planer na rok 2022. Zapraszam do oglądania. Zeszyt wybrany w tym roku do Bullet Journalingu to notebook firmy InterDruk. Jest to moja pierwsza próba planowania w w kropki. Zeszyty są dostępne w kilku pastelowych kolorach, natomiast ja wybrałam odcień fioletu. Rozmiar zeszytu jest nieco mniejszy od A5 i niestety nie ma tutaj napisane, ile ma kartek. Przygotowałam już wcześniej kalendarz, kalendarz astronomiczny, ważne daty. Kalendarz niezwykły oraz kontakty. Te ostatnie nie są niczym ozdobione i część prywatnych informacji po prostu zakryłam podczas nagrywania. I szczerze nawet nie miałam pomysłu, jak mogłabym ozdobić kontakty. Przygotowałam także jak co roku level ten live oraz postanowienia do każdej dziedziny, o którą chciałabym zadbać. Zrobiłam to przed nowym rokiem. Mniej więcej w listopadzie lub na początku grudnia, jakoś tak. I szybko się okazało, że kilka postanowień się zmieniło, bo nowy rok okazał się bardzo zmienny. Są też kroki do rozwoju osobistego, minimalizm, strona na oszczędności, wishlista, lista książek do przeczytania, lista filmów i seriali do obejrzenia oraz główne cele do zrealizowania w 2022 roku. Osobiście bardzo spodobało mi się pisanie w zeszycie w kropki, natomiast nieco rozproszało mnie logo w rogu strony. Przechodzimy do planowania miesiąca. Na stronie powitalnej umieściłam obrazek malowami farbami akrylowymi, do którego speed painting zostawię Wam w opisie. Niestety za późno zauważyłam, że zbyt mocno ucięłam kartkę, więc zrobiłam po prostu ramkę z taśmy i żeby to jakoś wyglądało. Na kolejnej stronie zamieściłam kalendarz na styczeń tyle główne oraz listę rzeczy do zrobienia, i początkowo obok kalendarza miała być ramka z nocnym niebem, ale nie chciałam na razie testować tego zeszytu pod akwarele czy akryle, bo nie wiedziałam, jak zareaguje na nie papier. Jedyną dekoracją jest więc napis w stylu Ombre, a ramkę być może wykorzystam w przyszłości. Na stronie obok zamieściłam nawyki, które chcę wyrobić oraz moje pasje, i tutaj postawiłam na minimalistyczną tabelkę. Podzieliłam nawyki kategoriami, oraz podzieliłam tabelkę na tygodnie. Szczerze mówiąc, nie miałam pojęcia, jak ozdobić tę stronę, i nie wiem, czy mi się opłacał teraz ozdabiać. Za to kolejny tracker jest już o wiele bogatszy i jest to tracker snu. Na motyw przewodni wybrałam płynące po niebie chmurki oraz księżyc. Czcionka użyta na tej stronie, podobnie jak kilka innych, pochodzi z Dafont i wszystkie postaram się podlinkować wam w opisie. Po pomalowaniu chmurek na fioletowo dodałam taką tabelkę, gdzie zapisałam po prostu godziny, dni miesiąca i tutaj będę właśnie tym samym kolorem, którym zrobiłam chmurki oznaczać ile spałam, co zobaczycie na koniec filmiku. Do wykonania tej strony użyłam czarnego cienkopisu Stabilo Point 88, długopisu Toma, zakreślacza Grant oraz zakreślacza Sztangier kupionego w Action. I tak by the way powiem, że... Test różnych przyborów z Action również będzie na moim kanale, więc jeżeli interesuje Was taka tematyka, to oczywiście zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Po zakończeniu tabelki zrobiłam na dole jeszcze kilka małych chmurek i wiem, że będzie mi się z niej przyjemnie korzystało, ponieważ mój cel w tym roku to spać przynajmniej 6 a maksimum 9 godzin na dobę, żeby w końcu wypocząć jak człowiek, co nie zawsze mi się udaje, ale próbuję. Dlatego też w większości moich planerów strona poświęcona snowi jest zrobiona najbardziej na bogato, choć minimalistycznie. Na koniec tworzenia tej strony dodałam jeszcze ramkę, aby tabela była bardziej wyrazista. Poprawiłam nieco chmurki, bo stwierdziłam, że niektóre tego wymagają. Jedno nawet dorysowałam, co za chwilkę zobaczycie. Poprawiłam ewentualne błędy żelopisem i właściwie ta strona jest gotowa. Następne dwa bardzo ważne trackery jest to tracker wody oraz sportu. Otóż ja mam problem z regularnym piciem wystarczającej ilości wody, dlatego postanowiłam, że będę co miesiąc zaznaczała ile dokładnie mililitrów wody wypijam. Mój cel to przynajmniej 1,5 litra, a maksymalnie 2 litry, bo tyle potrzebuję. Postanowiłam również częściej ćwiczyć, więc tym bardziej regularne nawadnianie się bardzo mi się przyda. Tutaj postanowiłam nie używać czcionek z Dafont, a po prostu zrobić takie swoje własne szybkie i proste napisy. Dodałam również tabelkę. A obok tabelki zaznaczyłam, które treningi chciałabym wykonywać oraz oczywiście dodałam odpowiedni kolor, żeby potem zaznaczać rodzaje wykonanych treningów w tabelce. Moje cele na ten rok to między innymi wyrobienie siły mięśnie oraz rozciąganie się. Pobrałam także aplikację z ćwiczeniami, więc mam nadzieję, że osiągnę jakieś dobre efekty, bo przyznam szczerze, że nie ćwiczyłam dosyć dawno. Na koniec poprawiam tabelki długopisem. U mnie wszystkie te tabelki są zrobione w taki sam sposób jak kalendarz, i tutaj uznałam, że nie ma potrzeby pisać dni miesiąca, ponieważ po prostu wyraźnie widać na tabelce, który dzień jest który. Kolejna strona jest przeznaczona czynnością, które pozwolą mi zadbać o siebie zarówno fizycznie, jak i psychicznie czyli tak zwany self-care time. Tutaj wybrałam czcionkę przypominającą bawełnę, również z dafont, lub jak kto woli, chmurkę mnie osobiście. Ona przypomina troszeczkę bawełny i nawet w nazwie jest koton. I tutaj postanowiłam stworzyć właśnie taki puchaty banerek. Dookoła tabelki dodałam kilka chmurek, żeby było bardziej uroczo. W sumie jak teraz tak na to patrzę, to równie dobrze mogłam tutaj narysować owieczkę, ale nie o to mi chodziło. Raczej chciałam, żeby ta strona była troszeczkę przytulna, właśnie jak takie mięciutkie, puchate poduszeczki i żeby mi się to kojarzyło z relaksem i spokojem. I nawet wybrałam kolor, który przypomina lawendę, czyli taki delikatny fiolet. I jeśli jest tutaj ktoś, kto lubi na przykład zapach lawendy w świecach lub relaksują go takie pastelowe kolory, w tym właśnie ten piękny fiolet, dajcie znać w komentarzu, zobaczę ile nas jest. Po ukończeniu banerka zabrałam się za tabelę i tutaj po prostu wpisałam dni miesiąca oraz nawyki, którymi chcę się zajmować. Są to zarówno czynności, które chcę wykonywać raz w tygodniu, lub dwa razy w tygodniu, lub raz na dwa tygodnie. Jak również czynności, które powinnam wykonywać codziennie, a czasami mi się nie chce, lub o nich zapominam, lub nie mam na nie czasu. Więc to jest taki przypominać, żeby po prostu dbać o siebie. Tą tabelkę również podzieliłam na tygodnie, jak również moje nawyki, które chcę pielęgnować podzieliłam odpowiednimi dziedzinami. Na przykład pielęgnacja czy maseczka twarzy i dbanie o paznokcie zaliczały się do higieny, jak również do takich przyjemności, a śniadanie i ciepły napój pozwolą mi zadbać o dobre samopoczucie w ciągu dnia. Po podzieleniu nawyków na poszczególne kategorie zabrałam się za ozdabianie dolnej części strony i tutaj użyłam tych samych chmurek, które są na górze. Osobiście takie mięciusie i puchate chmurki bardzo mi się podobają. Oczywiście mięciusie w cudzysłowiu. Kolejną stronę przeznaczyłam sobie na rozpisywanie moich social mediów i tutaj użyłam również czcionki z Dafont tylko troszeczkę ją zmodyfikowałam, bo dodałam śnieg, lekkie zaspy, żeby nadać takiego zimowego, styczniowego klimatu i oczywiście nie mogło zabraknąć bałwanka, którego dodałam po lewej stronie kartki, co zobaczycie za chwilę. Na tej stronie zawsze zapisuję ilu przybyło mi obserwatorów, subskrybentów, zapisuję tu także pomysły na filmiki lub posty na bloga, i potem po prostu wpisuję je w innym zeszycie, specjalnie przeznaczonym do szczegółowego planowania filmików. A tutaj zapisałam sobie po prostu taki minimalistyczny plan nagrywania oraz dopisałam datę początku i końca miesiąca, żeby wpisać sobie, ilu przybyło mi subskrybentów czy obserwatorów. Wszystko oczywiście zamykam w minimalistycznych tabelkach. Przedostatnią listą jest strona poświęcona statystykom miesiąca. Tutaj wybrałam bardzo prostą czcionkę: mianowicie napisałam w tle wielkimi literami napis statystyki, a potem poprawiłam pisane litery takim ciemniejszym zakreślaczem, żeby się wyróżniały. Następnie zabrałam się za ozdabianie tabelek i tutaj postawiłam na motyw minimalistycznych kryształków. Jako kolor przewodni wybrałam pastelowy fiolet, ponieważ kojarzy mi się z ametystem, który jest jednym z moich ulubionych minerałów. Cienkopisem Stabilo point w tym właśnie kolorze ozdobiłam kontury tabelek oraz kryształków. Następnie wypisałam rzeczy, które chcę śledzić w tym miesiącu, mianowicie przeczytane książki i wykonane prace plastyczne. Poniżej zapisałam jeszcze masę ciała oraz ilość zaoszczędzonych pieniędzy. Na koniec pomalowałam kryształki tym samym zakreślaczem którego użyłam do tworzenia banera. A wam jak się podoba taka dekoracja? Lubicie kryształki, czy wolicie coś innego? Dajcie koniecznie znać w komentarzach chętnie wezmę to pod uwagę przy tworzeniu kolejnego filmiku. Ostatnią ważną listą przed zaplanowaniem tygodnia jest lista wdzięczności. I tutaj zdecydowałam się zrobić banerek, na którym namaluję taką zamrożoną bańkę mydlaną na tle zachodu słońca. I miałam też pomysł, żeby zrobić w realu taką bańkę w nowy rok, ale nastała odwilż, nie było mrozu i ten plan niestety nie wypalił, więc chociaż przyniosłam tę bańkę do planera. Lista wdzięczności jest jednym z nowszych pomysłów do mojego bullet journalu i pozwala mi dostrzec jak wiele mam i jak dużo szczęścia mam w życiu. Dajcie znać czy ktoś z Was prowadzi taką listę w bullet journalu lub innym zeszycie. Po ukończeniu banerka rozpuszczam kredki akwarelowe, poprawiam drobne błędy i mogę się zabierać za planowanie tygodnia. Tygodniówki nie wymagają ode mnie ozdabiania, ponieważ po prostu wpisuję tutaj swoje plany na każdy dzień. W tym celu przygotowałam sobie ramkę na dwa tygodnie oraz ramki na każdy dzień danego tygodnia, i tutaj po prostu będę wpisywała głównie to, co mi się nie zmieściło w rameczkach na każdy dzień. Czyli jeżeli na przykład w danym tygodniu mam nagrać filmik, ale nie mam jeszcze dokładnie zaplanowanego, kiedy co chcę robić, kiedy pisać voiceover, kiedy nagrywać klipy. A kiedy przygotowywać miniaturkę i montować to wszystko, wpisuję to po prostu w rameczkę dotyczącą tych dwóch tygodni. Taka organizacja czasu bardzo mi pomaga, ponieważ nie czuję presji wykonania danego zadania określonego dnia, jeżeli na przykład coś mi wypadnie. Dotarliśmy już do końca planowania stycznia, i tutaj macie taki szybki przegląd stron. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę oraz komentarz co sądzicie o takim wykonaniu. Jak również przyjmę wszelkie rady dotyczące montowania, zapraszam na moje social media, które podlinkuję w opisie. I do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa!